a raz nawet zdobyli trzecie miejsce w Villach podczas w drużynowym konkursie Pucharu Świata, a ja się bardziej martwiłem niż cieszyłem, bo wiedziałem, że wzrosną apetyty, nadzieje, a to nie było jeszcze ich miejsce wtedy. Prezes Apoleniusz Steiner, choć przedstawiać raczej nikomu nie trzeba. Panie prezesie, zacznijmy od pozytywów. Mamy trójkę bardzo dobrze skaczących zawodników. Czy sukces Dawida, zawodnika, który ani w okresie juniorskim, ani w pierwszych latach seniorskich nie wskazywał, że może być tak mocny, to dla pana jest jakiekolwiek zaskoczenie? No, takie sukcesy zawsze są zaskoczeniem, nawet w wykonaniu Małysza czy Stocha, prawda? Jak się wygrywa turniej czterech skoczni, to jest tak wielkie osiągnięcie, że no, nigdy nie jest nic pewnego, więc jest zaskoczeniem. Ale cieszę się, że Dawid poprzez swoją osobowość i taką skromność, on dotrwał do momentu, kiedy może te sukcesy święcić. Ja pierwszą taką przesłankę zauważyłem na wielkie wyniki, zauważyłem jakieś 4 lata temu, kiedy trenując z grupą Maciusiaka zmienił wyjście z progu, wypłaszczył tor lotu. Wiem, że jako trener wiem, że jest to bardzo trudne technicznie do wykonania, to czasami odczucia zawodnika nie puszczają na takie duże zmiany, a on ta zmiana dla niego była bardzo duża, ale ona pozwoliła skakać mu dalej. On był do tego czasu znany z bardzo wysokiego toru lotu, po czym z wysoka spadał, bo po prostu wytracał prędkość. Natomiast przełożenie tego na bardziej aktywne wyjście z progu, bardziej płaskie prowadzenie nart za progiem skoczni, to jest duża techniczna zmiana. I to naprawdę już wskazywało na to, że jeżeli stać go było na to, na tak dużą zmianę, to te sukcesy przy jego dynamice odbicia, lekkości odbicia, przy jego osobowości, czyli odporności psychicznej, ale takiej fajnej osobowości, która powoduje, że on ma wiele różnych innych zainteresowań, które ucieka, które sobie realizuje, no wskazywało, że mogą się pojawić sukcesy, ale aż takie muszę powiedzieć, że naprawdę nie sądziłem, że to taka potężna seria się zrobi. Pan kiedyś próbował zrobić to z Adamem Małyszem przed igrzyskami w Salt Lake City, zmienić trochę ten kierunek odbicia. Wtedy Adam zaprotestował dosyć mocno. Natomiast to tak tylko... Skąd pan o tym wie? Skąd pan o tym wie? Udzielił pan kiedyś takiego wywiadu dosyć wyczerpującego. To, gdzie uchylił pan takie kulisy? Bardzo ciekawe. To prawda. Smaczki też chyba kibiców interesują. Ale ta historia Dawida, myślę, że ma jeszcze ten plus, że takim zawodnikom jak Oleg Zniszczoł, Klemens Murańka pokazuje, że warto czekać, warto być wytrwałym, bo ten moment na sukcesy może przyjść, zwłaszcza, że oni dużo lepiej rokowali niż Dawid w okresie juniorskim. Tak, no zdecydowanie nawet na tym etapie, w którym oni są, Oleg Zniszczoł i Klimek Murańka, to są zawodnicy, którzy w tym roku osiągną 26 rok życia. Natomiast to jest taki okres, który zaczyna się najlepszy dla skoczka. Jak już dotrwali do tego momentu, to warto jeszcze troszkę poczekać, zaangażować pełne siły do tego, żeby jednak ten sukces przyszedł. Ta nasza czołówka, to są zawodnicy jednak już starsi, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. W związku z tym za 2 lata po Igrzyskach Olimpijskich być może ktoś zakończy karierę. Może będą kontynuować, tego nie wiemy. Ale to już będzie czas dla tych, którzy wtedy będą mieli 26, 7, 8 lat, prawda? Będą w swoim topowym momencie. A skoki są nie do końca odgadnione. Właśnie ten talent i te wyniki wielkie czasem pojawiają się w sposób nieoczekiwany. Najważniejsze jest wykonywać swoją pracę cały czas systematycznie, nic nie zaniedbywać, bo te wyniki sportowe naprawdę prędzej czy później przyjdą. One przychodzą same wtedy. Gorzej, jeżeli zawodnik podejmuje decyzję, że kończy karierę z różnych zresztą powodów bytowych, braku wiary w to, że osiągnie się sukces, prawda, czy osobowościowych, bo też takie przypadki mamy i wtedy już się nigdy nie dowiemy, czy ten sukces mógł być przez niego osiągnięty, czy nie. No właśnie, przejdźmy do tych rzeczy trochę mniej optymistycznych. Mamy dosyć duże dysproporcje. Wiodąca trójka na czele z Dawidem Kubackim i pozostali zawodnicy, którzy dosyć mocno odstają. Jak to jest możliwe, skoro jest ten sam trener, są bardzo zbliżone metody treningowe, komuś wychodzi, komuś nie, a wiemy, że potencjał zawodników chyba jest dosyć podobny. To jest tak. Ja uważam, że
ta grupa, ta pierwsza grupa nasza, szóstka, jest przygotowana chyba najlepiej w historii, jeżeli chodzi o takie to motoryczno-fizyczne przygotowanie, nawet lepiej niż z Kongaherem. Tak oceniam. Nic nie zaniedbali, zrobili wszystko tak jak trzeba. No i to jest tak, no, dla tej trójki podstawowej naszej ten sukces przychodzi, chociaż Stoch tak źle trafiał do tej pory z warunkami, że los mu to wynagrodzi. Jestem absolutnie o tym przekonany i to jeszcze w tym sezonie i to być może się zacznie już tutaj w Zakopanem. Bardzo wysoki poziom, nieobliczalny żyła. Ale myślę, że jest też jeszcze dość czasu, żeby i Maciek Kot, który no przecież naprawdę nic nie zaniedbuje, czy Kuba Wolny, no jemu akurat trochę bóle pleców przeszkadzały, trochę mu to łamały, czyli zmieniały pozycję dojazdową, przy odbiciu jest szarpnięcie, więc pewno jest wyhamowanie psychiczne, że tam gdzieś coś może zaboleć, ale jego momenty też będą dobre. Zresztą dla mnie to jest lider za 2-3 lata, lider polskiej reprezentacji i on na pewno nam zostanie, bardzo uporządkowany osobowościowo chłopak. No i Stefan Hula, no w tym momencie najstarszy z tych zawodników, prawda, więc... Ale ze Stefanem to już było tak, że od 2005 roku regularnie, co 3 lata wydawało się, że to już jest jego koniec, a on potem znowu wracał, więc nie skreślałbym go. A generalnie mamy sytuację taką, że mamy tą pierwszą grupę, z tego trójkę bardzo wysoki poziom na ten moment. Ta grupa dotrwa na pewno do Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. W tym czasie dojrzeje ta kadra B, bo tam są akurat zawodnicy, którzy są w tym momencie takim okresie chwiejnym. Jeszcze pokazują wysokie możliwości, ale jeszcze nie mają tych lat za sobą, tej stabilizacji, żeby myśleć o wyniku sportowym bardzo wysokim. Ale uważam, że ta grupa to jest jej czas, kiedy ci starsi, nasi zawodnicy powoli zaczną odchodzić, a za nimi już do tej kadry B wtedy będą wchodzić ci juniorzy, których mamy, a za nimi cała masa naprawdę bardzo zdolnych zawodników, których widuję podczas startu w tym programie w Lotos Cup, prawda, czy teraz już nawet musieliśmy podzielić Kids Cup na te młodsze dzieci, na tych mniejszych obiektach, ponieważ zawody trwały od rana do wieczora, no i logistycznie nam to zaczynało, trudno było to przeprowadzić. Więc generalnie uważam, że nam się sytuacja poprawia cały czas i jesteśmy na etapie rozwoju. Natomiast jeżeli pojawiają się słowa krytyki, no to tak jak to widać na goło, to tak to jest. Zamiast 12 wystawiamy 9. No ale też jest powód. Jest Puchar Kontynentalny, 3 konkursy. Tam trzeba też w Japonii, prawda? Tam wysłaliśmy tych kolejnych, którzy mogli być w tej 12. Ale mamy też jeden konkurs tylko w Zakopanem, bo jeden jest drużynowy, w którym można wystawić 4 zawodników. Czasem to się tylko kończy na jednym skoku, prawda? Czasem się nie przebrnie jakoś nieszczęśliwie kwalifikacji, czyli nawet do konkursu się zawodnik nie dostanie z powodu warunków atmosferycznych. Także decyzje uważam słuszne podjęliśmy. Zamiast na siłę uzupełniać tą 12, wystawiamy 9, których rzeczywiście możemy pokazać. Tym tego młodego Adama Niżnika, który to jest jedna z tych wielkich nadziei, poziom utalentowania dorównujący Małyszowi, Stochowi czy Murańce, bo Murańkę ciągle uważam, że jest to zawodnik, który jeszcze tych swoich możliwości do końca nie pokazał, a zaczął w tej chwili naprawdę sprężył się, zaczął pokazywać odpowiednią, że tak powiem, postawę, a z drugiej strony ostatnie 4 lata to walka jego ze wzrokiem i tak dalej, więc też nie tak całkiem od siebie, że tak powiem, jakąś winę ponosił z tego tytułu, że ta kariera jego nie rozwija się tak jak powinna. Panie prezesie, teraz 2 trudniejsze pytania. Pan miał do czynienia z podobną sytuacją, że jeden zawodnik świetnie skakał, prezentował bardzo wysoki poziom, pozostała grupa odstawała. Czy to może budzić napięcia, czy to może budzić frustrację, czy jakieś konflikty w drużynie? Nie mówię konkretnie o naszej sytuacji, ale z pana doświadczenia. Znaczy, może i tak za czasu właśnie Adama Małysza, który taki w kosmos, że tak powiem, odleciał z tym poziomem, ale przecież był czas, że chciał kończyć swoją karierę, bo już miał problemy z zakwalifikowaniem się do czołowej 50, czyli przebnięciem kwalifikacji. To są właśnie nieodgadnione skoki, tak nie do końca je można przewidzieć, troszkę nieobliczalne są skoki narciarskie, taka to jest dyscyplina sportu. Ale przez to też jest może piękna. Nie?
Myślę, że w tej grupie tego nie ma. To jest grupa, to jest inne pokolenie. 20 lat temu ja dysponowałem w pewnym momencie, jak rozpoczynałem, tylko 4 zawodnikami. Kruczek, Mateja, Skupień, Małysz, prawda? To było 4 i koniec. Jak któremuś jakaś kontuzja się przytrafiła, to nie można było drużyny wystawić. A raz nawet zdobyli 3 miejsce w Willach podczas w drużynowym konkursie Pucharu Świata, a ja się bardziej martwiłem niż cieszyłem, bo wiedziałem, że wzrosną apetyty, nadzieje, a to nie było jeszcze ich miejsce wtedy. Bo wtedy tak naprawdę tylko Małysz prezentował taki światowy poziom, a pozostali w tym dniu mieli dobrą dyspozycję dnia, 3 miejsce, ale wolałem wtedy, żeby było 4, bo byłoby mniej zamieszania. Bo to jeszcze nie było ich miejsce. Teraz miejsce na podium to jest miejsce naszej drużyny i oni w każdym konkursie drużynowym o to miejsce walczą. Ja myślę, że wtedy, za moich czasów, w tej grupie Małysza, tam się pojawiały frustracje, bo jednak musieliśmy wszystko kierować pod kątem i ustawiać pod kątem jednego zawodnika, przez to inni może zawodnicy czuli się troszeczkę powiedzmy na drugim planie. Tutaj wszystko, cała szóstka jest traktowana jak zawodnik z pierwszego planu, ale też pomagają w tym i Kamil Stok, i Kubacki, i Żyła, którzy tym swoim takim koleżeństwem tych zawodników trzymają w tej grupie. To jest według, zresztą moja opinia jest taka, że dobra atmosfera w grupie, właśnie taka atmosfera współpracy, pomagania, lubienia się, dobór osobowościowy lubi również tych ze sztabu szkoleniowego. To jest 50% sukcesu. Drugie 50% to jest dość, żeby odpowiedni trening wykonać, motoryczny, techniczny, organizacyjny, finansowy i tak dalej. Także to wszystko w tej chwili jest na takim super poziomie pod kierunkiem Doleżala i jeszcze nadzorem Adama Małysza. To jest dobry duch naszych skoków, bo Adama nikt nie kwestionuje, a Doleżal jest tak fajnym, skromnym facetem i takim fachmanem, że się świetnie dogaduje z zawodnikami. Dlatego mamy 3 zawodników w tej chwili takich topowych, a nie jednego Małysza. A jednak ten rozdział za tych ci pozostali mają jednak, uważam, bliżej niż kiedyś tamta grupa pozostała do Małyszy. Teraz przejdźmy do naszych juniorów, bo wielu kibiców jest zaniepokojonych. Od lat nie zdobywamy medali na tej imprezie. No i w tym sezonie wydaje się, że też będzie z tym problem. O dziwo, naszą największą nadzieją jest Kinga Rajda, dziewczyna, które dotychczas były dosyć gdzieś tam trzymane na uboczu. Świetnie, że tą grupę przejął Łukasz Kruczek, bo pchnął ją mocno do przodu, prawda? Nasze dziewczyny, skacząc w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata w Zefeld, w tym mieszanym, miksowym, wraz z Dawidem Kubackim i Kamilem Stochem, czyli Kamila Karpiel i Kinga Rajda, ale one skakały dużo ponad ten swój poziom, który tak, nie wiadomo dlaczego, akurat tak na tych mistrzostwach skakały, a na swoim wysokim poziomie Kamil Kubacki po pierwszej serii 3 miejsce, to już była strefa medalowa, no ostatecznie 6 miejsce, bardzo dobry wynik, natomiast jakby ci dotychczasowi szkoleniowcy stanęli tak troszkę przed murem, już co tu dalej robić, nie? I Łukasz naprawdę, odchodząc do Włochów, wracając do i poprowadząc nasze dziewczyny, pchnął je, że tak powiem, do przodu i motorycznie, i technicznie, i mentalnie, prawda? Także za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich ta grupa, drużyna miksowa może mieć naprawdę poważne szanse na sukces. Nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie na Igrzyskach wystawimy i drużynę kobiet. Będziemy mieli te 4 dziewczyny, już mamy 5 nawet. Natomiast dojdą jeszcze co najmniej 2-3 młode dziewczyny, które osiągną wiek, w którym będą mogły w ogóle startować, a poziom już prezentują zbliżony, więc całkiem dobra sytuacja. A ja jednak liczę na Mistrzostwach Świata Juniorów na Niżnika, bo to jest zawodnik, który jest w stanie już w tej chwili zawalczyć do strefy medalowej, a Mistrzostwa Świata Juniorów jeszcze przed nami. Tomek Pilch, to nazwisko pada ostatnio raczej w negatywnych konotacjach. Co się dzieje z tym chłopakiem? Czy to są tylko jakieś kwestie, że on jeszcze dorasta, trochę się zmienia ta technika? Czy może się coś pogubił psychicznie? Może ten sponsor to jest dodatkowe obciążenie zamiast odciążenie? Nie, to sponsor tu chyba nie ma wiele do rzeczy. Natomiast bardzo mi Tomek Pilch bardzo przypomina Adama. To jest rodzina, prawda? To jest syn siostry Adama. Ale już pokazał swoje możliwości. Tak, Adam, był taki moment, że najpierw pokazał te możliwości, to na ogół w wieku 17, 18 lat, 16 to jest wybuch talentu, potem
To jest też akurat okres, kiedy kończy się rozwój biologiczny zawodnika. Wtedy go można poddać treningowi. Ten trening troszkę zawodnika przygasza, ale ten trening kumuluje się w zawodniku. I na ogół tak jest, że przygasza. I zawsze, jak tylko przetrwa i zostanie w skokach, nie odejdzie za wcześnie, to zawsze nastąpi potem powrót do tego poziomu i budowanie stabilności na jeszcze wyższym poziomie, z każdym rokiem. I to, myślę, taka jest przyszłość Tomka. To jest strasznie zdolny zawodnik i bardzo mi przypomina też taką, że tak powiem, ścieżkę jak Adama. Czyli być może jest tak na takim etapie, że się waha, co tu dalej robić, ale to jest też związane z rozwojem osobowościowym zawodnika i jemu trzeba pomóc to przetrwać. Będziemy mieli wielkiego mistrza w jego osobie, ale i Paweł Wąsek jest świetny przecież i ten Kacper Juroszek, prawda. Olek Zniszczoł i Murańka to są zawodnicy, którzy są bardzo blisko tam za plecami tych naszych zawodników. Teraz z roku na rok to się może wszystko zmieniać. Ja nie czuję zaniepokojenia. Rzeczywiście w tej kadrze juniorów akurat jest piątka zawodników i powiedzmy, nie widać tam jakiegoś asa, ale tuż za nimi są kolejni. Więc czasem jest tak, że się pracuje właściwie, a jeszcze się nie trafia na odpowiednich zawodników.